na dziś jest multi-ekspozycja. Nie dostaję pytań na ten temat non-stop, ale za każdym razem, gdy wstawię zdjęcia wykonane tą metodą, to znajduje się wiele osób, które są niezwykle zaciekawione, w jaki sposób one powstały. Przechodzimy do sedna! Multi-ekspozycja odnosi się do terminu ekspozycja, ale mądrze to zabrzmiało, chyba nie miało to głębszego sensu, tak czy inaczej. Ekspozycja jest to naświetlanie klatki filmu światłem, które dostaje się przez obiektyw, system luster albo i nie, na materiał światłoczuły i wypala tam obraz, który widzi. Multi-ekspozycja to po prostu kilkukrotne naświetlenie tego samego fragmentu. Tak, jest to w fizyczny sposób możliwe. Robiąc zdjęcie cyfrówką, po prostu robimy jedno zdjęcie, kolejne zdjęcie. W fotografii analogowej robimy dokładnie to samo. Ale przy użyciu kilku sztuczek nie musimy przesuwać filmu cały czas o jedną klatkę, tylko możemy skupić się na jednej, żeby wykonać zdjęcia metodą multi-ekspozycji. Możemy wykorzystać do tego różne metody. Są one zależne od tego, jakiego aparatu używamy. Na przykład w SMINie możemy to zrobić bez problemu poprzez ponowne przyciśnięcie wajchy, tego przytyczka, do zrobienia zdjęcia. Ta-da! Większość aparatów po zrobieniu zdjęcia nie pozwala na kolejne naciśnięcie spustu migawki. Zmusza nas do przesunięcia wajchy i zmiany klatki. Da się to ominąć! Metody na to są dokładnie opisane w internecie. Ja nie chcę jakoś się dokładnie w to zagłębiać, ale po prostu musimy zwolnić blokadę. Tak jakbyśmy przewijali film do tyłu, zwalniamy, przewijamy film o jakiś kawałek, nakręcamy i robimy zdjęcie znowu. Jest pewne ryzyko, bo zdjęcia zazwyczaj nie ułożą się jedno na drugim dokładnie. Ta metoda, którą ja lubię najbardziej, to najpierw zrobienie rolki filmu, zapełnienie jej, zwinięcie z powrotem na początek i ponowne włożenie. Można wtedy zdjęcia ładnie wyrównać, wystarczy wkładając rolkę do aparatu zaznaczyć, gdzie pierwsze zdjęcie się zaczyna. I zdjęcia nakładają się pięknie. Tego rodzaju zabawa pobudza kreatywność oraz pozwala na poznawanie nowych znajomych. Ja znalazłam przez Instagrama chłopaka, który do mnie napisał, w jaki sposób robię zdjęcia, pogadaliśmy i wymieniliśmy się naszymi rolkami. Ja wysłałam mu moją zrobioną w Warszawie, on wysłał mi swoją zrobioną gdzieś w Wielkiej Brytanii, nie pamiętam gdzie. I w ten sposób jego zdjęcia nałożyły się na moje. Przenikanie się zdjęć wygląda najlepiej w miejscach, gdzie pierwsze zdjęcie było niedoświetlone, było ciemne. Światło dosyć intensywnie oddziaływuje na film w momencie, kiedy zdjęcie jest bardzo jasne, klisza jest w niejaki sposób prześwietlona, wypalona i w tym miejscu kolejny obraz pojawi się dosyć delikatnie. Kolejna rada, jaką mam dla was, to taka, żebyście robili zdjęcia dwa razy szybciej, z dwa razy szybszym czasem naświetlania niż normalnie, albo żebyście zmniejszyli ISO, jeżeli macie aparat ze światłomierzem. Dzięki temu klatki będą naświetlone dokładnie na tej samej wartości, ale jednocześnie tą wartość zmniejszymy o połowę. Czyli jakby dwie klatki będą naświetlone troszkę mniej, dokładnie o połowę, ale kiedy nałożą się na siebie, naświetlenie będzie teoretycznie idealne. Zdaję sobie sprawę, że ciężko sobie wyobrazić, co to jest multi-ekspozycja oraz jakie efekty dzięki temu możemy osiągnąć bez zobaczenia konkretnych przykładów. Jak zwykle, zanim powiedziałam wam o tej metodzie, sama przetestowałam ją. Te zdjęcia, które widzicie teraz, pochodzą z La Sardine. W niej jest również funkcja multi-ekspozycji bez żadnego dodatkowego kombinowania, po prostu jest tam specjalny przycisk. Możecie zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście w tych ciemniejszych miejscach drugie zdjęcie, te spod spodu, widać wyraźniej te obszary, które były szczególnie naświetlone. Na nich kolejne zdjęcie nie będzie już prawie widoczne. Te foteczki zrobiłam zmienną, jest tutaj
jedno z moich ulubionych przedstawiających schody z metra oraz widok, który ukazuje się po ich użyciu, czyli po wyjściu na powierzchnię. Kolejne zdjęcie jest zrobione przypadkowo, szłam wywołać negatyw i akurat mój fotograf był w Arkadii. I ten metalowy symbol to jest logo Arkadii. Już po prostu cyknęłam taką fotę, jaka akurat była, żeby skończyć rolkę i móc ją oddać. Kolejnym aparatem, w którym multiekspozycja jest możliwa, jest Sprocket Rocket, ale w przypadku tego aparatu działa to zbyt łatwo. To znaczy często multiekspozycja dzieje się przypadkiem, ponieważ spust migawki działa tak luźno, że jego wciśnięcie to zazwyczaj kwestia przypadku. To zdjęcie też jest specyficzne, ponieważ powstało przez przypadek w mojej praktyce, gdy skończy się rolka, naciąg się nie zatrzymuje, nie blokuje się i cykam zdjęcia do momentu, w którym wydaje mi się, że rolka się już skończyła. No i zazwyczaj mam dosyć spowolniony zapłon i te wszystkie zdjęcia skupiają się na jednej ostatniej klatce. Najwięcej przykładów na multiekspozycję pochodzi z ostatniej rolki, którą robiłam w ten sposób. I jest to rolka, którą wymieniłam się z chłopakiem poznanym przez Instagrama. Postanowiliśmy, że zrobimy film swap, czyli ja zrobiłam dwie rolki zdjęć, wysłałam mu, on zrobił to samo, a następnie sami naświetliliśmy rolki, które dostaliśmy. Dzięki temu na jednej klatce jest jego zdjęcie zmieszane z moim. Niektóre efekty są fajne, większość efektów jest nieprzewidywalnych, najbardziej lubię to z psem. I tam u dołu zdjęcia widać dokładnie, że ciemne budynki pozwoliły na wyraźniejsze ukazanie się drugiego zdjęcia. To w sumie chyba wszystko, co mam do powiedzenia na temat tej metody. Po raz pierwszy spotkałam się z nią w programie graficznym, nie wiem czy to był Photoshop, czy jakaś aplikacja na telefonie. Jest to więc możliwe do wykonania ze zdjęciami cyfrowymi i wcale nie jest to trudne. Jest nawet chyba łatwiejsze, ale za to rezultaty nie są losowe i jednocześnie dużo trudniej nas nimi zadowolić. Nie wiem, czy to zabrzmiało rozsądnie, pewnie nie, ale tak właśnie to czuję. Dziękuję za uwagę! Tradycyjnie miejcie dobry dzień i do zobaczenia. Bye, 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 bye.